nie jesteśmy na stacji, na tej stacji, która jest w sumie jedną stacją dla historii kolei w Polsce. No w końcu pierwszy pociąg, jaki ruszył z Warszawy, jeszcze próby zalikował się tutaj do Pruszkowa. Jeszcze nieoficjalnie, ale od tego się właśnie zaczęło. Pruszków poza oczywiście linią kolei warszawsko-wiedeńskiej posiadał też kilka bocznic. Bocznice w przebiegu przypuszczalnym do zbrodni w Tworkach i zbrodni do Pruszkowskich, ale bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną linię, która w pewnym stopniu konkurowała, bo można powiedzieć, że mogłaby konkurować z elektrycznymi kolejami dojazdowymi, mianowicie na tramwaj konny, który kursował od dworca tutaj, od dworca kolejowego do majątku w Komorowie. To był tramwaj, który miał z założenia dowozić letników do majątku w Komorowie. Tam też był pomysł właśnie na zbudowanie miasta ogrodu.